Otwieram 31. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich obecnych na sali. Witam również wszystkich, którzy nas oglądają. Witam radnych, którzy są online. Szczególnie ciepło i gorąco witam dzisiaj telewizję Bartsat. I zawsze na każdej sesji obecny był przy kamerze Adam Malinowski. Adaś Malinowski był prawie że jak członek naszego samorządu. Zawsze na każdej sesji, w powiecie, w mieście. Dzisiaj go nie ma. I dlatego chciałbym prosić wszystkich o powstanie i o uczcie, o to, żebyśmy uczcili jego pamięć minutą ciszy. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do procedowania. Otóż, Szanowni Państwo, sesja dzisiejsza została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Bartoszyckiego w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. I przeczytam w tej chwili krótkie uzasadnienie. Czyli jest konieczność dokonania zmian w budżecie z uwagi na realizację przez DPS w Biszczynku projektu w ramach programu operacyjnego pod nazwą Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Umowa, tutaj nasypuję numer umowy. Ponadto Zarząd Powiatu kieruje pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej na 2021 rok oraz projekt uchwały w sprawie powierzenia powiatowi kętrzyńskiemu realizacji zadań publicznych z obszaru naszej, z obszaru pomocy społecznej. To jest uzasadnienie zwołania dzisiejszej sesji. Teraz chciałbym sprawdzić kworum. Wobec tego bardzo proszę radnych o zalogowanie się i potwierdzenie kworum na dzisiejszej sesji. Obecnie jest obecnych 12 radnych. Jeszcze poczekajmy. Ja poinformuję, że żeby rada była prawomocna, potrzeba 9 radnych. To jest ta minimalna liczba osób, żeby kworum było. Już jest 13. Jeszcze chwilę poczekamy. 4 radnych jeszcze się nie zalogowało. Trudno. 13 radnych to jest liczba wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał. Wobec tego przystępujemy do realizacji programów. Pierwszy punkt, otwarcie obrad sesji, już to miało miejsce. Następnie stwierdzenie prawomocności obrad. Ustalenie porządku obrad. Porządek obrad został zaproponowany przez zarząd, wobec tego jest wszystkim doskonale znany, i podjęcie uchwał w sprawie. Wobec tego przystępujemy w tej chwili do podjęcia uchwał w sprawie. Uchwała pierwsza. Zmian budżetu powiatu na rok 2020. Państwo wszyscy macie materiały. Wiecie, o co chodzi. Ja też w uzasadnieniu przeczytałem, że chodzi głównie o realizację tego programu w DPS w Bisztynku, i to wymagane są zmiany w budżecie.
Wobec tego myślę, że możemy przystąpić do przegłosowania pierwszej uchwały. Przeczytam tylko tytuł uchwały. Uchwała nr 31 łamane na 158 łamane na 2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020. Na podstawie artykułu i tak dalej, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. I tu następuje treść uchwały, dość obszerna, bo dużo liczb, jak zwykle przy uchwale budżetowej. Przystępujemy wobec tego do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Jeszcze chwilę poczekajmy, bo jeszcze chyba pan Robert Pająk nie zagłosował. Przepraszam. Czekamy na pana Roberta jeszcze. Taka jest uroda sesji zdalnych, że czasami po prostu trzeba poczekać na oddanie głosu. Jeśli pan Robert się nie zaloguje, to stwierdzę. Na pewno radny dzwonił, ale to nic. W każdym razie stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę głosami, bo tu pan radny Pająk dzwonił właśnie. Dlatego bardzo proszę o zaznaczyć, że jest za. I stwierdzam, że 12 radnych jest za, jedna osoba się wstrzymała, więc stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę. Przystępujemy do kolejnej uchwały, która jest konsekwencją uchwały budżetowej, czyli w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030. I przystępujemy od razu do głosowania. Kto z panów radnych jest za uchwałą 31 łamane na 159 łamane na 2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030. Kto jest za? Kto jest przeciw? A kto z panów radnych się wstrzymał? Pan Robert Pająk również jest za. Właśnie dostałem SMS-a. Także bardzo proszę zaznaczyć. Wszystko jest ok. Tak, pan radny Pająk. Jeszcze czekamy na kogoś. 12. Jeszcze pan Zbigniew Szyszka. Jest w porządku. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała numer 31 łamane na 160 łamane na 2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 13 listopada
2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu bartoszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym podmiotami ekonomii społecznej na 2021 rok. Na podstawie tutaj artykułu, tutaj jest podstawa prawna, paragraf pierwszy, uchwala się roczny program współpracy powiatu bartoszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Radni wszyscy, mam nadzieję, zapoznali się z tym programem, czyli z załącznikiem do tej uchwały, więc myślę, że możemy przystąpić do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Jeszcze czekamy na pana Piotra. Już wszystko w porządku, czyli za tą uchwałą głosowało 11 radnych, 2 radnych się wstrzymało. Stwierdzam wobec tego, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła uchwałę numer 31/160/2020 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu bartoszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami itd., itd. I przystępujemy do czwartej, już ostatniej uchwały zaplanowanej na dzisiejszy dzień. Jest to uchwała numer 31/161/2020 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie powierzenia powiatowi kętrzyńskiemu realizacji zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej. Na podstawie artykułu i tak dalej powierza się powiatowi kętrzyńskiemu prowadzenie zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ośrodkach interwencji kryzysowej. Tryb i szczegółowe warunki realizacji zadań publicznych, o których mowa w paragrafie pierwszym, określone zostaną w porozumieniach zawartych pomiędzy powiatem bartoszewskim a powiatem kętrzyńskim. Paragraf trzeci, upoważnia się Zarząd Powiatu Bartoszewskiego do podpisania w imieniu powiatu bartoszewskiego z powiatem kętrzyńskim porozumień, o których mowa w paragrafie drugim. Paragraf czwarty, wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf piąty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Ja myślę, że tutaj istotne będzie uzasadnienie, które trzeba, myślę, że przeczytać, że zgodnie z artykułem 19 punkt 11 i punkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, dziennik ustaw 2020-1876, do zadań własnych powiatu należy prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ośrodków interwencji kryzysowej. W powiecie bartoszewskim występuje incydentalne zapotrzebowanie na usługi świadczone przez wymienione placówki, w związku z czym samodzielne ich prowadzenie nie znajduje uzasadnienia merytorycznego, jak też ekonomicznego. Zgodnie z artykułem 5 ust. 2 artykuł 12 punktu 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym powiat może powierzyć prowadzenie zadania publicznego. Mając na uwadze powyższe powierzenie wymienionych zadań jest celowe i zasadne. Przystępujemy wobec do głosowania tej uchwały. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powierzenia powiatowi kętrzyńskiemu realizacji zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Czekamy jeszcze na pana Piotra Stapaja i
już pan Jurek Szarejka zagłosował, jeszcze pan Piotr Stapej. Jest. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła uchwałę nr 31/161/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie powierzenia powiatowi kętrzyńskiemu realizacji zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej. Szanowni Państwo, życząc wszystkim dużo zdrowia, bo to jest ważne, i w związku z wyczerpaniem porządku obrad dzisiejszej sesji zamykam 31. sesję Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję Państwu bardzo.